Dzień dobry, szanowni państwo. Jesteśmy gośćmi namiodowej księdza, jesteśmy gośćmi księdza biskupa Piotra Jareckiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. We własnej osobie. Uśmiechnięci, bo jesteśmy przed weekendem. No właśnie. Ale tematy są może mało weekendowe, ale na weekend do przemyślenia. Ksiądz biskup napisał książkę wraz z Tomaszem Krzyżakiem. Obudzić proroków, rozmowy w kościele, polityce i życiu w prawdzie. To jest ta okładka, pokazuje ją, ona potem jeszcze pojawi się. Księże biskupie, ile lat temu została napisana? Rok? Dwa lata? Tak, ona się ukazała, zdaje się, rok temu. Ale zaczęliście pisać ją? A my zaczęliśmy pisać pewnie ze dwa lata temu, bo to nam zajęło trochę czasu. Właśnie w tym miejscu nagrywaliśmy rozmowę. Wiem, że tytuł tej książki miał być trochę inny. A w końcu poddany redakcji pojawił się taki. Zdaje się, tam propozycje były trzech tytułów, natomiast ja osobiście byłem za tym tytułem. Bierze ksiądz biskup na barki trudne tematy. Nie boi się wypowiadać opinii. Nie boi się wsłuchiwać w opinię współrozmówcy. Czasami słów gorzkich i krytycznych, ale też jest ksiądz biskup autokrytyczny. Podaje ksiądz pod analizę wiele problemów. W tej książce, bo chcę ją do nich zachęcić potencjalnych czytelników, ale też nie uchyla się ksiądz biskup od szukania odpowiedzi i takiej drogi do szukania rozwiązań problemów, których jest wiele. Zanim zaczniemy o nich mówić, a nie chcę też, żeby nasza rozmowa przerodziła się w katalog problemów, bo rozmowa polega na tym, że mówimy o tym, że jest i smutno, i że jest radośnie, i że jest kolorowo, jest szaro-buro, czasami. Ale chcę nawiązać do tego tytułu prorok. Ksiądz biskup bierze to pojęcie na warsztat i młodzież by powiedziała rozkminia. Ale rozkminia. Czyli, a my wykształceni, dorośli już, ksiądz biskup nie wie, ale chodzi taki żarcik, że ja podawałem Izę Kunę do chrztu i to Polski, więc jestem stary już, więc my mówimy analiza. Myśmy zanalizowali i poddali etymologii to słowo, badaniom, i mnie uczono, że prorok to jest ten, który głęboko wsadzony w rzeczywistości, której żyje, z doświadczeniem, który posiada, tym pokoleniowym, który nie ciąży, ale który opowiada o nim samym, umie zanalizować rzeczywistość, w której żyje, objęty łaską Bożą, jeśli mówimy w takim znaczeniu starotestamentalnym czy nowotestamentalnym, umie nie tyle przepowiedzieć przyszłość, ile umie opowiedzieć o teraźniejszości, umie do niej się odnieść i umie nią żyć. No to takie oryginalne jest analiza tego pojęcia prorockości, prawda, i bycia prorokiem. Natomiast ja aż tak szeroko nie myślałem o tym, chociaż to wszystko według mnie jest prawdą, co pan powiedział. Bo on nie może być wyalienowany od konkretnej rzeczywistości, prawda? To nie jest pustelnik prawda? Nie. Chociaż nie wyklucza, chociaż, że pustelnikiem mógłby być. Oczywiście, że tak. Natomiast prawdziwi pustelnicy, no to oni też znali życie. Przypominam sobie, jak byłem w Genezji Abbey, w tym opactwie, no to spotkałem bardzo głębokiego człowieka, byłego priora tej wspólnoty, który mi mówił, że pustelnikiem to można zostać po kilkudziesięciu latach udanego życia wspólnotowego. I w związku z tym on musi znać, bo jeżeli nie zna, to on się nie odnajdzie także jako anachoreta i tak dalej. Natomiast dlaczego ja prosiłem, żeby nadać taki tytuł? Ponieważ osobiście sądzę, że my w dzisiejszej cywilizacji, w dzisiejszej kulturze
przeżywamy wielki kryzys tego, co nazywamy proroctwem. Prorok to jest przede wszystkim sługa obiektywnej prawdy. Człowiek, który robi syntezę, właśnie, nie wiem, można by było tak powiedzieć, pewnych idealnych wartości czy zasad z konkretną rzeczywistością, jaka jest. Bo my jesteśmy układowi po prostu. Konformistami. My jesteśmy konformistami dzisiaj. I coraz mniej jest głosów prorockich dzisiaj. Nawet Kościół zaczyna mieć z tym problemy. Cieszę się, że ksiądz biskup i w tej książce podkreśla my, a nie wy, no, bo najczęściej jest jednak oni, prawda? Ktoś jest winien. Więc proszę pana, ja mam takie podejście, że jeżeli ktoś jest winien, to przede wszystkim winnego ja szukam w sobie i ja go ze sobą zawsze noszę i założę, gdziekolwiek jestem. Jeżeli mam jakiegokolwiek wroga, to jest mój wróg wewnętrzny. Ja się nie boję wrogów zewnętrznych i nie szukam na zewnątrz wrogów. Jeżeli sobie dam radę przy pomocy Bożej łaski, bo staram się Boga prosić codziennie o łaskę wiary, jeżeli sobie dam radę z moim wewnętrznym wrogiem, to coś może mi grozić. Kochany, to coś może mi grozić. Czyli to jest postawa prorocka. No, bardzo to osobiście przeżywam, wie pan, do tego stopnia. Ja myślę, że nie bez natchnienia Ducha Świętego, kiedy 16 kwietnia 1994 roku nuncjusz apostolski oświadczył, że jestem mianowany biskupem pomocniczym, to przyszedłem do kaplicy, najpierw na Jasną Górę pojechałem od razu spotkać się z Matką Bożą, podziękować, no i poprosić o łaskę, prawda, żebym no, w miarę dobrze to wypełniał. Natomiast poszedłem tutaj do kaplicy prymasowskiej i przyszły mi do głowy te słowa, które umieściłem w herbie. Dzisiaj chyba nie byłbym taki odważny już, po 27 latach. Ja przyjąłem do herbu, wpisałem słowa samego Pana Jezusa. Ja się po to narodził, po to przyszedłem na świat, ażeby dać świadectwo prawdzie. Mocne. Moc. I myślę, że dzisiaj my jednak przeżywamy kryzys prawdy. I jeżeli o tym mówię, to nie dlatego, że nie wiem, że ja mam pełnię prawdy. Bo w dzisiejszej szczególnie rzeczywistości do pełni prawdy, i to chyba w książce też wybrzmiało, dochodzimy w dialogu. A my nie potrafimy dialogować dzisiaj. Ponieważ pełnię prawdy to zna tylko Bóg. Prawda? A my poprzez postawę otwartości, szacunku do każdego bez wyjątku człowieka, właśnie kiedy wchodzimy w taki autentyczny dialog, to zbliżamy się do prawdy, której jako ograniczeni ludzie nigdy nie posiądziemy w 100%. Ale to jest według mnie jedyna droga zbliżania się do prawdy. No i później daj Boże życia tą prawdą. A księdza biskupa prawdy uczył dom rodzinny? Takiego weryfikowania siebie. No bo gdzieś zaczynamy myśleć o tym, no bo ksiądz biskup mówi o herbie. No dobrze, jest hasło, do którego potem dorastamy. No ale gdzieś uczymy się tych wszystkich przyzwoitości. Nie, no przede wszystkim korzenie są w domu. Korzenie są w domu. Ale szczególnie mój ojciec. Bardzo naturalne środowisko w takim razie. Szczególnie mój ojciec, który dużo wycierpiał, ale ze swoich wartości nie zrezygnował. Można by było nawet powiedzieć, że był skrajnym, jeśli chodzi o wierność wartościom. To za bardzo może człowiekiem dialogu to nie był, natomiast po prostu z prawdy nie rezygnował. Wiadomo, w jakim systemie żeśmy wzrastali, prawda? On chyba był oskarżony, tak? Pewnie, że był oskarżony, dlatego że zaczęto się, tam troszeczkę mówiłem w książce o tym, prawda? No, wstrząsająca historia. Ludziom nie było po drodze, chociaż to wybrzmiało później na jego pogrzebie. I ja myślę, że ja wzrastając w takiej atmosferze, nawet podświadomie i nieświadomie, tak przylgnąłem do takiej koncepcji życia. Ale muszę panu powiedzieć, że człowiek, który jest tak uformowany, to ma też problemy, ponieważ bardzo często jest odizolowany od innych, bo my niestety także w wyrażaniu naszych opinii jesteśmy nieraz stadni, brzydkie określenie, ale stadni jesteśmy po prostu.
żeby być razem, z grupą przynależności i tak dalej. Natomiast mnie taka postawa jest obca, po prostu. Ja staram się rozważyć sytuację i nieraz być może niesłusznie, ale wypowiedzieć to, o czym jestem osobiście dogłębnie przekonany. Nieraz błądzę oczywiście. A wówczas? No a wówczas myślę, że im starszy jestem, to nie mam problemu, żeby, jeżeli ktoś mnie przekona, jeżeli ktoś mnie przekona, poda argumenty, żeby powiedzieć, słuchaj, nie wiedziałem tego, dzięki ci. I powiedzieć przepraszam pewnie. I powiedzieć przepraszam, jeżeli kogoś, no rzeczywiście, jeżeli kogoś... Jeśli się zdarza kogoś urazić. No, mylić się rzecz ludzka. No pewnie. Księże biskupie, a... jak to jest, kiedy czytałem księdza biskupa książkę, że ksiądz jako młody człowiek zostaje biskupem i dostaje taką odpowiedzialność, bo ja nie uważam, że to jest jakiś rodzaj straszliwego wyróżnienia, ale jednak odpowiedzialność i ma ksiądz biskup ideały, ma ksiądz marzenia, plany, jest ksiądz biskup młodym kapłanem, który jest otwarty, ma aspiracje intelektualne, pewnie jakieś katechetyczne, duszpasterskie. I nagle jest ksiądz biskup wrzucony w takie środowisko, które jest decyzyjne. Czy wraz z wiekiem ksiądz biskup uważa, że tej odpowiedzialności przybywa? Czy łatwiej jest być biskupem wraz upływającym? Rozszerzę troszeczkę ten temat. Ja osobiście sądzę, chociaż Duch Święty mówią się nie myli, że nieraz tak żartobliwie mówię, że się chyba pomylił, bo za młodo zostałem biskupem. Ja zostałem biskupem, kiedy miałem serce i głowę wypełnioną teorią, bo ja czasów i studiów tutaj w Polsce, i studiów rzymskich, i w innych ośrodkach nie zmarnowałem, mi się wydaje. Mhm. Natomiast miałem no, bardzo okrojone i skromne doświadczenie duszpasterskie. Ja byłem tylko 2 lata wikariuszem w parafii w Skolimowie, a później przez 6 lat, sekretarz, można było powiedzieć, urzędnikiem. No, owszem, miałem wykłady, prawda, w seminarium i na ówczesnym ASTK. Wie pan, i największym dla mnie problemem wtedy było zderzenie teorii z praktyką duszpasterską Kościoła. I prawie nigdzie mi się nie zgadzało. Wiesz, co prowadziło oczywiście no, do takiego zamknięcia się na mnie wielu księży, bo przyjeżdża ten krytykant, któremu nic się nie podoba. A jeszcze młody. Który się czepia, rozumiesz, wiesz, który stawia konkretne pytania. No tak. I to był największy mój problem. Natomiast dzisiaj jest mi o wiele łatwiej, bo jestem człowiekiem bardziej doświadczonym już. I wiem, że nigdy tego ideału, który powiedzmy jest w encyklikach, czy nawet w Ewangelii, no to na ziemi nie będzie. No ideał będzie w niebie. Natomiast na ziemi nie będzie. Ja pytam nie bez kozery. I ja jakoś tak dzisiaj z dystansem do tego podchodzę. Nie bez kozery pytam. To ja o tym wiem, o to doświadczenie, dlatego że zawsze jest taka pokusa, żeby zachować status quo. To znaczy to, co się wypracowało, to, co się nauczyło, to z czym się żyło, żeby zostać i obudować się. A ksiądz biskup jednak nieustannie, i to nie jest kokieteria, bo przyglądam się księdzu biskupowi dość długo, żeby powiedzieć, że ksiądz biskup pracuje. Dlatego jestem ciekaw, jak jest tą odpowiedzialnością i głoszenie prawdy później. Ale dlaczego o tym mówię? Bo kiedy pytam młodzież, kiedy i w którym momencie decydują się, że są pełni ideałów, pełni fantastycznych myśli, naprawdę takiego działania i wchodzą w świat hipokryzji i rezygnują z tego całego światu na rzecz no, takiego nieszczęśliwego, konformistycznego. No szczerze mówiąc, nie wszyscy, ale niewątpliwie mniejszość. Ale jednak mamy takich ludzi, którzy, jak to mówią, nie płyną z nurtem rzeki. Po prostu. Nie płyną z nurtem rzeki. Ja nie wiem, kwestia osobowości, kwestia wychowania. Presji. Natomiast dlaczego rezygnują? No pewnie wchodzą jakieś ziemskie interesy także. Dochodzą do wniosku, że za dużo by stracili. Będą wyeliminowani z wpływu na rzeczywistość. Proszę pana, bo tak jest. Idealiści są eliminowani po prostu. Bo mówią swoje zdanie po prostu. I tak szczerze mówiąc, niewielu idealistów ma w ręku władzę.
Władzę to mają ci ludzie, którzy wchodzą w kompromisy różnego rodzaju. No, ale księże biskupie, przyznaj, ksiądz biskup, nie dlatego tutaj siedzimy, że jesteśmy obydwaj chrześcijanami, no. Ale jednak kiedy postawimy człowieka, który jeździ Ferrari, a człowiekiem, który jest nieskazitelnie czysty, dobry, to jednak chcemy się przytulić, zazdrościmy temu z Ferrari, ale chcemy się przytulić do tego dobrego, a idziemy do tego z Ferrari. No wie pan, ja mając 66 lat i ponad 40 kapłaństwa tego Ferrari nie zazdroszczę. Ponieważ znowu Bóg mnie tak prowadził i ludzie mi pomagali, że proszę pana, byłem i to stworzyli mi na zachodzie, kiedy studiowałem, takie warunki i świeccy, i duchowni, że stać mnie było na wszystko. Zapewniali mi wszystko. Miejsce w najpiękniejszych stronach Italii konkretnie, w najlepszych hotelach i tak dalej. Ale ja byłem samotny. I ja wiem, że Ferrari, no można mieć Ferrari i być człowiekiem kompletnie nieszczęśliwym człowiekiem, bo nie to się liczy, a można jeździć z syrenką czy tam jakimś motocyklem, prawda? I mieć piękne relacje z innymi ludźmi, jakieś życie wewnętrzne, intelektualne i tak dalej, prawda? Także akurat tego Ferrari nie, natomiast pewnie, że tęsknimy za tym, żeby się do takiego człowieka przytulić, ponieważ tego nam brakuje. Mhm. Nie? Takiej więzi międzyosobowej bardziej chyba niż posiadania. Ja na przykład też przyznaję się do tego, że gdybym miał na nowo przeżyć, nie wiem, czy to wyszło w tej książce, swoje życie, no jeszcze nie kończę, no i ufamy, że jeszcze parę lat pożyję. Natomiast więcej uwagi bym poświęcił w relacyjność, w otwarcie na drugiego człowieka, w nawiązanie po prostu więzi głębokich z wieloma ludźmi. Mhm. Ale dlatego, żeby być samemu bogatszym? No i lepszym? Ciekawszym? No, postępować zgodnie z naturą, nie? Ale to znaczy, że bardziej kochał ksiądz biskup książki? No ja siedzę w książkach. Jestem domatorem i siedzę w książkach. Po prostu czytam kilka książek naraz. Podejrzewam, że pan to samo robi. Natomiast no, książki nie dają tego, co spotkanie z drugim człowiekiem. To dziękuję za tę rozmowę, bo jestem w trakcie wyborów i nadal jednak kocham książki. No. Chociaż lubię z ludźmi przebywać, ale no, książki są bezpieczne. A no właśnie. Książka nie odpowie. Z książką nie trzeba wchodzić w dialog, chociaż ja mam takie przyzwyczajenie, że robię sobie zawsze na marginesie swoje uwagi. Dobry. Nieraz śmieszne są, nieraz złośliwe niestety te uwagi. To ktoś będzie miał zabawną historię, to bardzo będzie przekazywał te książki. Tak, to będzie bardzo ciekawe. Didaskalia. No. Ja nieraz sam lubię to czytać, prawda? I to sam się uśmiecham. No tu jesteśmy podobni, bo ja, księże biskupie, pokażę też, że robiłem takie notatki. No ciekawy jestem, jak pan tutaj co opowiada. Ja zawsze robię notatki, zawsze zakreślam, nie boję się. I potem robię swoje zapiski w notesiku, a potem jeszcze tutaj sobie... No widzę, jest sporo tych notatek, tak, no, jest, tylko ołówkiem Tak, ołówkiem, żeby ktoś, kto będzie sobie może sobie... No więcej mam, księże biskupie, tu notatek, szczerze mówiąc, do tej książki, bo jeszcze poza tym robię sobie takie notatki, więc to są moje notatki. No właśnie, dużo notatek. Aha. Przeczytajmy więc fragment tej bardzo. Książki. Przypomnę biskup sobie. Powinien być bardziej prorokiem czy politykiem? Na pewno prorokiem, chociaż dzisiaj zauważam, że wymiar prorocki naszej pracy zanika. Jest w wielkim kryzysie. Jednym z jego powodów jest bardzo często ukrywane zaangażowanie polityczne. Ale zależy też, co rozumiemy przez politykę, bo prorok nie jest wróżbitą, który przepowiada przyszłość tylko kimś, kto mówi w imieniu Boga, ma przepowiadać obiektywną prawdę. Najważniejszym przymiotem proroka jest absolutna wolność. Nic go nie wiąże. Ani król, ani pierwszy sekretarz, ani prezydent, ani szef partii, ani pieniądze, ani kariera, ani władza. Każdemu może powiedzieć to, o czym jest absolutnie przekonany, że pochodzi od samego Boga,
A z tym mamy problem, bo jesteśmy za bardzo wikłani w strukturę świata, boimy się mówić prawdę, żeby nie stracić czegoś z rzeczy doczesnych. I pan Tomasz pyta, czy konstatuje, wszyscy mamy takie lęki. Tak, odpowiada biskup, nie chcemy stracić pozycji, możliwości zarobku, to oczywiste, dlatego głośno nie mówiliśmy o tym, co się działo w Polsce w ostatnich latach. O Trybunale Konstytucyjnym, o trójpodziale władzy, o roli mniejszości w kształtowaniu dobra wspólnego, niebezpieczeństwie populizmu, który jest wrogiem społeczeństwa i rakiem demokracji. Przecież to, że jakaś partia wygra w demokratycznym społeczeństwie wybory, nie oznacza, że może robić, co jej się podoba i z nikim się nie liczyć. Tego głośno nie mówimy. Nie mówimy jako choćby w oficjalnych dokumentach, natomiast kilku z nas, także i biskupów, mówiący te słowa, przypominaliśmy o tym. Po prostu ja do dzisiaj się nie mogę pogodzić, że albo nie znamy nauczania społecznego Kościoła, albo sobie z tego nic nie robimy. To jest naprawdę wielki problem dzisiaj. Natomiast Kościół ma po prostu precyzyjną naukę dotyczącą także kwestii społecznych w wymiarze politycznym. I to rzeczywiście, nie, że teraz powstała, tylko ona powstaje od dziesiątków lat właściwie, korzenie to są w samej Ewangelii przecież. Tak. Natomiast jeśli chodzi o dokumenty Kościoła, to od 1891 roku i od słynnej encykliki Leona XIII Rerum Novarum. 130. rocznica tej encykliki. Ale dlatego, że te dokumenty są za trudne, za dużo ich być może jest i jeszcze mało, nie ma kogoś, kto by przetłumaczył te dokumenty. Może prostszym językiem. Wczoraj się, może a propos listów, ksiądz kardynał Mycz pisze list chwytający za serce. Tak. Prosi prostym językiem, podpisuje się wasz biskup. Może gdyby zaczęli biskupi mówić prostszym językiem, ja nie mówię, że on jest bardzo trudny, ale może multiplikowanie i ten język klerycki, który się tam pojawia, być może jest zbyt skomplikowany i zbyt trudny. Tak, abstrakcyjnie, nieraz oderwany od rzeczywistości. Natomiast tak jak ja to postrzegam, naszym głównym problemem jest to, że bardzo często powtarzamy tylko to, co wychodzi ze Stolicy Apostolskiej, a nie przekładamy to na naszą rzeczywistość. Tak, bo szczerze mówiąc, te dokumenty, powiedzmy te wielkie encykliki społeczne, to one powinny być inspiracją do czegoś, co zarówno hierarchowie, jak i wierni świeccy i ludzie dobrej woli, nawet bez wiary, ale pragnący dobra wspólnego w danej rzeczywistości, powinni przygotować, co będzie aktualne tylko dla naszej rzeczywistości. I to nieraz nawet nie dla wymiaru całej Polski, bo my też się różnimy. Nie? Kościół, nie wiem, na południu Polski, w diecezji rzeszowskiej... Jest zupełnie inny niż pomorski. Jest zupełnie inny niż pomorski, jest zupełnie inny niż warszawski. Zupełnie inaczej wygląda tam katecheza i tak dalej. Ten dokument powinien być przefiltrowany przez poszczególnego biskupa i wypowiedziany z własnymi doświadczeniami. I ja dlatego mówię, niektórzy się z tym nie godzą. Prawda, że trzeba zrobić syntezę tamtej nauki z praksis, czyli z rzeczywistością społeczną, szeroko rozumianą, konkretną, w której żyjemy. To oni mówią, jak to syntezę będziesz robił? Trzeba syntezę zrobić, bo inaczej to będziemy nad głowami, w oderwaniu od ludzi przebywać tylko w świecie, w rzeczywistości czystych zasad. Ale to znaczy, że znowu się księdza biskupa uderza ta aspiracja bycia prorokiem. Nie wiem, ja tak. nawiązując do tej pana definicji pierwszej. Księdza biskupa, że synteza. Tak. Synteza jest bardzo ważna. Bardzo. Księże biskupie, jest tak, że żyjemy od kryzysu do kryzysu. Zastanawiałem się, fenomen polskiego kościoła, który jest niepodważalny przez ostatnie stulecia, doświadczalny przez czas rozbioru I wojny światowej, II wojny światowej do 1989, jest fenomenem na skalę światową, odważę się powiedzieć. Co takiego jest, że w 1989 roku tracimy
tracimy, no bo to też nie, że wy tracicie jako biskupi, tylko my tracimy taki kontakt z rzeczywistością. Ksiądz biskup trochę mówił o tej polaryzacji różnic między diecezjami. Ja jestem z Koszalińsko-Kołobrzeskiej. No i dla mnie błogosławieństwem było przyglądanie się biskupowi Dominowi. Aha. Ja miałem szczęście do świętych biskupów, których poznałem, albo proboszczów. Caritasem się on zajmował. Się zajmował Caritasem i on był świetnym przykładem dla biskupów, co powinni biskupi zrobić w tym czasie, czy kler powinien zrobić. Czy to nie było tak, że poszliście taką łatwą, umoszczoną drogą zwycięzców, jak wszyscy zresztą, żeby było jasne, i aktorzy, i szkolnictwo, i kultura miała ten sam problem. Zwycięzcy i próby zagospodarowania tej rzeczywistości na własnych zasadach. A zwycięzca bierze wszystko. I kiedy myślałem naprawdę dzisiaj poważnie o tym, że 89 jest takim rokiem przełomowym, gdzie zaczyna się kryzys. Jest szansa, a zaczyna się kryzys. Biskup Domin był takim dobrym przykładem, że on wszedł w tę rzeczywistość popelbiorowską i zaczął z tymi ludźmi co robić? Dialogować. A ludzie Solidarności, bo też mam to szczęście rozmawiać z nimi, po latach 30 boją się używać słowa okrągły stół. Mm-hmm. Boją się mówić o murze berlińskim, boją się mówić o tym całym etosie, który był wypracowany w czasach Solidarności. Być może dużo wątków, ale one są przepojone taką emocją i takim naprawdę przemyśleniami intelektualnymi. Cośmy schrzanili w tych latach, że Kościół, który miał wszystko jako wspólnota w Polsce, tak szybko i radykalnie straciła na swojej pozycji, ważności. No może całkowicie nie straciła, ale rzeczywiście jakiś kryzys przeżywamy. Natomiast no, proszę pana, no w pewnym sensie do natury Kościoła należy to, że przeżywa permanentny kryzys. Ale teraz rzeczywiście przeżywamy, ponieważ no, niestety zabrakło nam głębi duchowej, ale także jakiejś wiedzy pogłębionej, nie tylko życia duchowego, żebyśmy w nowej, diametralnie nowej rzeczywistości się po prostu odnaleźli. No i tu jest nasz problem. Nawiązałbym do tego, co mówi papież Franciszek, że przeżywamy dzisiaj nie tyle epokę zmian, tylko zmianę epoki. Mhm. I ta pandemia to samo stworzy. To będzie zupełnie inny świat. Inna Polska, inna rzeczywistość, inna dynamika i tak dalej. Natomiast... No ale czy proszę pana, jest do tego gotowy? Czy ktoś jest do tego gotowy? No nie za bardzo jest gotowy, no dlatego że w szeroko rozumianym duszpasterstwie my po prostu praktykujemy te metody, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Jesteśmy za mało twórczy. Znowu wracając do papieża, którego ale kocham. Ale księże biskupie, mówi ksiądz biskup, że jesteśmy światowi. Kochany, no to... No no, czyli jakby Kościół ma świadomość narzędzi, które posiada. No jak jesteśmy tutaj, ksiądz biskup ma laptop, ma ksiądz biskup dostęp do internetu, dostęp do wszelkiej informacji, a jednak nie radzimy sobie z tą rzeczywistością. Być może jesteśmy za światowi. No, to już inny aspekt tej rzeczywistości. Przepraszam, słowo, przepraszam. No, no właśnie, to już to nie dobrze. Inny aspekt tej rzeczywistości. Wie pan, ja osobiście sądzę, że w czym, co należy do istoty, to tak szczerze mówiąc, internet nam nie pomoże. Tym bardziej telewizja, chociaż telewizja to już dzisiaj zanika. Ona może, nie wiem, wytworzyć pewien klimat sprzyjający. Mhm. Ale świadectwo, osoba, jest najważniejsze. I to nie tyle. Relacja. Relacja. I to nie tyle teoria, bo każdy dzisiaj pięknie może mówić. Natomiast przede wszystkim no, świadectwo, praktyka życia. Nie? Praktyka życia, stawanie w prawdzie. Człowiek, który jest autentyczny. Dlaczego młodzież, oczywiście jest wiele pewnie odpowiedzi na to pytanie, ale dlaczego młodzież jest tak bardzo krytyczna? Jan Paweł II, zdaje się, powiedział, nawet psychologowie społeczni mówią, że młody człowiek, niech pan mnie skoryguje, ma to do siebie, że on na odległość wyczuwa autentyzm. To prawda. Jeden mówi i on go słucha. Tak.
A drugi mówi i on absolutnie go nie słucha. Dlaczego? Księże biskupie, bo wydaje mi się, że musi być korelacja między głową, to co mówi Benedykt. Wiara, głowa, intelekt, wszystko musi zagrać. I język. I język. Jak to zagra, to naprawdę młodzi są pełni ideałów. Ja w ogóle nie chcę, bo będzie w dużej mierze nas oglądała, młodzież też. A oczywiście, że pełni ideałów. Pełni ideałów i oni chcą słuchać, bo oni są też zostawieni sami sobie. Ale gdyby Kościół zrobił taką bo zgadzam się z księdzem biskupem, a ja mam tę przewagę, że przysłuchuję się badaniom socjologicznym, to byśmy wiedzieli, że to pokolenie jest pozostawione same sobie. To jest truizm. Ale zostawione dlaczego? Ponieważ ich rodzice byli z pokolenia właśnie przed 89, a więc głodnym i nienasyconym tych wszystkich rzeczy kolorowych, bajerów, tak, które można zrobić. I poświęcili, położyli na szale swoje relacje z rodziną na rzecz konsumpcji. No właśnie. Używam skrótów oczywiście. Zapożyczyli straszliwie. To oczywiście pomogło gospodarce i tak dalej, i tak dalej. Niemniej zgubili gdzieś relacje i teraz my mamy do czynienia z ludźmi, którzy przyglądają się swoim rodzicom, że poświęcili swoje życie na spłatę kredytów. Czyli są nieszczęśliwi. Pomimo, że kupili 30, 40, 50 metrowe. Ja używam okrutnego sformułowania do młodzieży. Cieszcie się, że macie dziadków. Oni pomrą i zostawią wam mieszkanie, które jest istotne w naszym społeczeństwie. Nie wiem, czy ksiądz biskup wie, że 90% każdy Polak chce mieć własne mieszkanie. Inaczej niż na Zachodzie. Mm-hmm. Bo na Zachodzie się 60% ludzi wynajmuje. Tak jest. Gdyby księża wiedzieli takie rzeczy, choćby takie rzeczy podstawowe, że nie możemy mieć pretensji do tych dzieciaków, które są, bo one są skutkiem pewnych powiązań gospodarczych, ekonomicznych, społecznych, politycznych, których poddani byli eksperymentowi na własne życzenie, bardziej, mniej rodzice, i oni wchodzą w nową rzeczywistość, w nową duchowość, i oni nie chcą tego. To jest bardzo ciekawe. Dla mnie jest bardzo ciekawe odrzucanie kredytów, odrzucanie wszystkich posiadania, te stowarzyszenia, posiadania 100 rzeczy w domu, nie więcej. Takiego pragmatyzmu, ascezy. No daj Boże, żeby to, żeby to tak zaowocowało. Kościół tutaj może wejść, tak jak mógł wejść w 89, w tą popegerowską rzeczywistość, bardzo trudno. I nie wszedł w nią, księże biskupie. Tak tu mógłby wejść w te ramy. Więc proszę pana, pan... Być może zbyt odważna jest ta... Nie, wie pan, to ja jeszcze ostrzej nieraz mówię, nie wiem, czy pisałem o tym. Ja kredyt w dzisiejszych czasach nazywam grzechem pierworodnym współczesności. Bo to jest zablokowanie człowieka i rodziny. Absolutnie. I człowiek się staje niewolnikiem po prostu. I może rzeczywiście my za mało o tym żeśmy mówili i to trzeba się uderzyć w piersi. Bo proszę pana, zareagowałem po encyklice Caritas in Veritate Benedykta XVI, całej do odkrycia, to rewolucyjna encyklika. Kiedy tutaj z profesorami warszawskich uniwersytetów, wyższych uczelni zrobiliśmy sympozjum, no i krytycznie podszedłem do tego powiedzenia, po pierwsze ekonomia głupcze. Clinton, przygotowując się do drugiej tury prezydentury, o tym powiedział. No nie. Kościół powinien głośniej mówić, ten, który sądzi, że ekonomia jest pierwsza, i posiadanie, ten jest głupcem. Po pierwsze człowiek. No po pierwsze człowiek, ale my żeśmy widocznie, nawet niewidocznie, ale za cicho, za mało o tym mówili. To jest pierwsza sprawa. Właśnie ten integralny rozwój, popularum progresie, to wszystko w dokumentach jest, ale my tym nie żyjemy po prostu. A druga sprawa, może sami za mało pokazaliśmy. Dziękuję, bo że ksiądz biskup o tym mówi, a nie ja muszę. Bo my powinniśmy bardziej ubogo żyć. Mhm. Ja na przykład, jeśli, proszę pana, dwie rzeczy powiem. Jeśli porównuję na przykład przeciętny styl życia księdza włoskiego i księdza polskiego, no to ewidentnie widać, że oni to ubóstwo bardziej praktykują tam. Przypominam sobie... Żeby być bliżej ludzi. Żeby być bliżej ludzi.
żeby być bliżej ludzi. Przypominam sobie, zrobiliśmy z akcją katolicką... Wiarygodność. Zrobiliśmy 11 tygodni społecznych, no i wtedy to była nowość. Lata 80., 90. już, prawda? Tygodnie społeczne. Nie wiem, czy pan sobie przypomina. I kiedyś w wywiadzie mówię w ten sposób, że moim skromnym zdaniem przeciętny poziom życia kapłana jest wyższy niż przeciętny poziom życia Polaka. Boże, jak mnie zaczęto krytykować. Młody biskup, niedoświadczony, co on opowiada? No i takie opowiastki, że biskup ma, nie wiem, pensję 1500 złotych i tak dalej, rozumiesz, wiesz. To ludzi denerwuje to po prostu. Nie? No, u nas jest jeszcze specyfika tych poza dużymi aglomeracjami, że proboszcz to jest ktoś i on musi wyglądać, jeździć porządną furą, bo jest reprezentantem społeczności. To rzeczywiście nie przemawia do mnie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić taką logikę. Proszę pana, to ja nawet jeden raz w szkole, no bo jak jeździmy do szkół podczas wizytacji, oczywiście na zaproszenie, bo tam przecież nie mamy takich praw, żeby kogokolwiek sprawdzać, rozumiem? To przypominam sobie, wtedy miałem Forda Mondeo. To ten starszy model już teraz, prawda? Yes. No i chłopcy oczywiście czym byli zainteresowani? Bynajmniej nie tym, co im biskup powie na sali, tylko czym przyjechał, no nie? I ja kończę to spotkanie i słyszę, jak jeden do drugiego mówi: Słabiutko. Przyjechał słabiutko, Fordziną przyjechał, Fordem mówi. No co to za biskup, no Fordem przyjechał. Jak zrobić, żeby Kościół umiał być ponad tymi wszystkimi kryzysami, które się... Znaczy, jak się ma zmierzyć z tym? Przez ewolucję czy przez rewolucję? Więc proszę pana, no to wszystko zależy od tego, jak rozumiemy jedno określenie, jak rozumiemy drugie określenie. No bo jest rewolucja. Bo w pewnym sensie, no tak, no chcę, ja nawet mówiłem w ostatnią niedzielę akcji katolickiej, 25. rocznicę, tak. Prawda? Że, cytując Franciszka, Ewangelia jest rewolucyjna. Chrystus jest rewolucyjny. Chrystus jest rewolucyjny, nie w wymiarze politycznym. Zmartwychwstanie jest rewolucyjne. No kto by słyszał, rozumiesz, że umarły człowiek zmartwychwstał? Przecież to jest przewrót po prostu. Kościół ma wszystkie atuty. No. Natomiast, wie pan, my teraz, kiedy używamy tego określenia, to myślimy o Marksie od razu. I tak jak mantrę mówimy, a nie, my nie chcemy rewolucji, tylko my chcemy ewolucji. No i mówimy, a te młyny watykańskie mielą wolno i tak dalej. Wie pan, i jedno, rewolucja w duchu marksistowskim jest zła, i taka ewolucja, taki marazm, rozumiesz, wiesz, takie wyczekiwanie też jest złe. No a gdzie jest miejsce na pewność? Proszę pana, znowu nauczanie. Nie zapomnę tego do końca życia. Wielki papież, dzisiaj święty, Jan 23, w Pacem in Terris. Bo to wszystko zależy od mentalności. Mówi tak. Niech synowie i córki Kościoła będą przekonani, że rozwiązanie, które wypracują dzisiaj, już jutro będzie wymagało zmian. Bo rzeczywistość się zmieni. Czyli ustawiczna kreatywność. Natomiast my mamy w Kościele także taką tendencję, używam brzydkiego słowa, że chodzimy takimi kolejnami, rozumiesz? Jak już coś wypracujemy, to chodzimy kolejnami. Daję przykład. Jak realizujemy misyjność misji? Czy misje, które przeprowadzamy w naszych parafiach, mają wymiar misyjny? No to raczej nie chyba, już nie. No to wobec tego, dlaczego się nie zastanowić nad tym, po prostu jakie metody wymyśleć, prawda, żeby one przyjęły wymiar misyjny. W dzisiejszej rzeczywistości podejmuje to choćby ten Kongres Katoliczek i Katolików. W ogóle rzeczywistość parafii powinna inaczej funkcjonować, ponieważ ludzie dzisiaj bardziej przeżywają swoją podmiotowość. Bardziej przeżywają na przykład autorytet. Kto jest dzisiaj autorytetem dla człowieka? Bynajmniej nie ten, który ma jakiś tam stołek,
prawda, czy kolor piuski, czy sutanny i tak dalej, ale który powinien sobą coś reprezentować i wtedy będzie autorytetem po prostu. Zupełnie zmieniło się rozumienie autorytetu i my po prostu powinniśmy to analizować i zmieniać nasze także duszpasterskie metody, po prostu do ustawicznie zmieniającego się czyli świata. Za reformą Watykanu, którą robi Franciszek, bo robi u siebie tak naprawdę, powinna być reforma parafii. Wie pan, ale no tak, ale wie pan, szczerze mówiąc, to wszystko jest w dokumentach. My po prostu ukazuje się, owszem, pan ma rację, za dużo tych dokumentów, ale ja już nie pamiętam kiedy, chyba w tym wywiadzie, który przeprowadziliśmy z profesorem Colem i z panem Królakiem, nawiązałem do encykliki o dialogu Pawła VI, który mówił, że dialog, którego jest za mało dzisiaj, należy do natury Kościoła i do misji ewangelizacyjnej. I dzisiejsze duszpasterstwo, ewangelizacja, powinna być ewangelizacją dialogującą. Bardzo dziękuję, że ksiądz biskup za o tym mówi, dlatego że wszyscy się upominają o dialog, o rozmowę i też kiedy oceniają nasze rozmowy, które tutaj oglądają, że my jesteśmy spokojni w tej rozmowie, nie pienimy się, nie denerwujemy się. Zresztą tutaj my się, księże biskupie, lubimy, więc nie ma powodu. Ale mówię o tym, że środowiska, które rozmawiają ze sobą, właściwie bazują na konflikcie, bo o tym trzeba powiedzieć. To jest drugi problem, prawda, który jest chyba społecznym problemem. To jest konflikt. My nie umiemy rozwiązywać konfliktów. O ksiądz biskup zresztą o tym mówi. Problem dialogu, o którym wspomnieliśmy, problem konfliktu. Kościół nie umie też wchodzić w tę ranę. No bo zaczyna być odbierany jako strona. Kościół przez długi czas bał się w ogóle konfliktu. I nieraz tuszujemy konflikt, ale konflikt ma to do siebie, że kiedy jest tuszowany, to w najbardziej nieoczekiwanym momencie wybuchnie i rani obie strony konfliktu. Mm-hmm. Nie ma innej drogi, jak tylko wejść w konflikt. No tak. Po prostu wejść w konflikt, ale jakie powinno być, wie pan, taka naczelna zasada, w którą powinniśmy wierzyć i być do końca przekonani. Przede wszystkim pierwsza to jest taka, że ja nie mam całej prawdy, nie znam całej prawdy. Czyli oddanie przestrzeni. Oddanie przestrzeni. To o tym zresztą pytałem się księdza biskupa, kiedy wysłałem pytania. No właśnie. Czy to jest tak trochę w tej książce, bo to jest jakiś przykład dialogu, że ksiądz biskup mówi często nie wiem, przepraszam, znowu przyszedłem słowo, ale ono jest bardzo ładne. Ja zresztą przypominam nauczycielom, jak mam okazję do nich mówić, a zresztą ostatnio też do katechetów z księdzem biskupem, mówcie nie wiem, to jest piękna odpowiedź. A my się boimy. Bo ona zostawia przestrzeń, której ktoś może ją walkować, a my uważamy, że oddajemy ją walkowerem. To o tym nie wiem, panu jeszcze powiem, natomiast druga sprawa, nie znam całej prawdy, ale jeszcze jest jedna kwestia. Szacunku czyli, dla rozmówcy, czyli, że on ma taką samą godność. Godność, no oczywiście. Tak. Jaką ja mam. I ja muszę go tak traktować, jakbym chciał być traktowany ja. Natomiast tego u nas nie ma. My przede wszystkim siebie nie słuchamy bardzo często. Natomiast proszę pana, parę lat temu przez parę miesięcy byłem, żeby sobie przypomnieć, język francuski w Vichy. W takim domu misjonarzy i tam było kilku wybitnych seniorów, profesorów. Mm-hmm. No i ja oczywiście wiedzieli, że jestem biskupem, razem odprawialiśmy mszę świętą i dyskutowaliśmy, posiłki trwały bardzo długo i ci wybitni specjaliści bardzo często mówili, że nie sypa. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Dotykamy tajemnicy. Ja nie wiem. Bardzo lubię tę odpowiedź. Z jednej strony tak, z drugiej strony tak. Ja nie wiem. Czyli mądry człowiek nie boi się powiedzieć, ja nie wiem po prostu. Ale tym nie wiem wciąga tak naprawdę w dialog. No, oczywiście, że wciąga. To jest przebiegłe. No. Ale to nawet nie z przebiegłości, tylko z przekonania po prostu. Tylko z przekonania tak mówi. Ja po prostu tego nie wiem. Rozważmy sprawę. Księże biskupie,
A czy nie ma ksiądz biskup takiego wrażenia, że my mówiąc, trochę wspominając o tym, że księża czy kler mówi ponad głowami, katechezi też ponad głowami tych, do których mówią, znajdują tematy zastępcze, które niekoniecznie dotyczą tych, do których się mówi. To jest truizm też, co mówię. Ale o takich podstawowych rzeczach naprawdę ludzie lubią słuchać. Wstydzą się, ale sprawiedliwość, punktualność, lenistwo, bycie nudnym, złośliwość. Mhm. Nigdy nie słyszałem kazania, tak, jestem taki, że jestem leniem. Żeby wyszedł ksiądz, na przykład ja często wychodzę i mówię, słuchajcie, tak mi jest ciężko dzisiaj przygotować te lekcje. Tak mi straszliwie ciężko, że dzisiaj wam powiem o lenistwie. Jakie mnie... I to jest, po pierwsze, rzeczywiście ksiądz biskup sam się uśmiecha, po drugie, jest w tym odrobina prawdy. No to może być też zabawnie, bo to oczywiście jest jakiś rodzaj paradoksu, no bo jak wiedzą, że dużo się pracuje, to ktoś, kto mówi, że jest leniwy, to dopiero wprowadza w konsternację. Wie pan, przyznać się do tego, to ja panu dam obrazek, bo im starszy jestem, to lubię dawać przykłady z życia, z tego, co przeżyłem po prostu. Dlaczego o tym nie mówię? Ja się biję sam w piersi, bo niezbyt często, a może i wcale, tych tematów nie podejmowałem ostatnio w kazaniach, których to kazań wypowiadamy teraz mniej w czasie pandemii. Ale dam panu jeden przykład. No, w Warszawie jest problem, żeby punktualnie dotrzeć z posługą duszpasterską do parafii. Nawet na początku biskupstwa mój pan kierowca, pan inżynier, to sobie zapisywał, w który dzień tygodnia, do jakiego kościoła, ile czasu trzeba jechać. I do jednej parafii spóźniłem się 25 minut. Rzadko mi się... Mimo tych zapisków. No akurat był piątek, czy deszcz padał, no bo taki był straszny korek. A mnie coś, rozumiesz, napadło i idę w tych czerwonych szatach, przez środek kościoła, wiesz, i tak pod nosem sobie mówię, kapitalizm buduje nowe samochody, ale nie inwestuje w drogi. A jeden facet w tym kościele mi mówi, proszę księdza biskupa, mógł ksiądz biskup wcześniej wyjechać, to by zdążył. Wystarczyłoby. Nauczył mnie. Ja byłem teraz na mszy świętej dla dzieci i ładnie w czasie modlitwy wiernych jedno dziecko mówi ładną modlitwę przez mikrofon, żeby więcej się dzieci rodziło niż umierało. No. Na co ksiądz mówi, o wyż demograficzny, ciebie prosimy. No. Dlaczego nie mówimy o takich rzeczach, księże biskupie? Jeszcze raz powtarzam, no nuda, że się ludzie nudzą ze sobą. Że no punktualność wspomnieliśmy, lenistwo. Że jesteś obżartuchem. No. Siedem grzechów głównych wystarczy powiedzieć. W ogóle unikamy tych rzeczy. Mówimy LGBT, ja używam pewnych skrótów, bo to są LGBT, aborcja, eutanazja. No już nie, to tematy są... Poza głowami. Gdyby zobaczyć badania, to ten temat w ogóle nie interesuje Polaków. Gdyby powiedzieć o plotkarstwie, no papież na przykład mówi o plotkarstwie, kiedy mówi do tych członków kurii rzymskiej i tak dalej, to długie wystąpienie, że to jest ciężki grzech. Natomiast dlaczego? No pewno jedną z przyczyn jest to, że my trochę jesteśmy wyalienowani z realnego życia. Wie pan? Bo jednak celibat, to jest człowiek sam żyje, nie ma rodziny. Po prostu niektórzy księża bardziej otwarci, to znają bardziej życie. Podpowiadał księże biskupie. Co robi ksiądz Twardowski? Nie wiem, czy ksiądz wie. Nie wiem. Ja mieszkałem tutaj na Kosie, więc byłem księdzem biskupa sąsiadem, dlatego wiem, gdzie ksiądz biskup chodzi robić zakupy i wiem, gdzie ksiądz biskup podjadał sobie. No. I on prosił, żebym ja mu tam od czasu do czasu czytał. Ale najczęściej się spotkaliśmy w sobotę i przegadywaliśmy kazanie niedzielne. Aha. Dlaczego nikt nie bierze świecki i mówi, powiedz mi, o czym powiedzieć do nich? No. I tutaj przechodzimy do jakiegoś takiego tematu, że być może problem Kościoła to jest problem świecki. To znaczy, świeccy też oddali dość prosto w ręce dla świętego spokoju. Dla świętego spokoju, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, natomiast... A wyście to wzięli, ale w ogóle nie mam takiego podejrzenia,
że to jest zachłanność. Nie, no po prostu ktoś musi tym zarządzać. To przyzwyczajenie. Tak. No ja nauczam, tak, prawda? Tak. Natomiast ja przyznam się szczerze, że jak mam okazję, to pytam się i duchownych, i świeckich, co tu powiedzieć? Powiedzcie mi. Jest niby w każdej decyzji, w każdej parafii rada świeckich, ale czy one nie powinny być czynne? Zresztą o tym trochę mówicie też w tej książce. Zresztą pan Tomasz Krzyżak mówi z takim rozdarciem. No kochany, no bo on wystąpił z tej rady. Dlatego, że... Rada bezradna. No oczywiście, że rada bezradna. Natomiast to wie pan, to w obie strony idzie, nawrócenia wymagają i świeccy, i duchowni. Nie, to nie jest zarzut. Bo ja też, i duchowni, i świeccy. Ale świeccy są w stanie się też zniechęcić. Dlatego, że, no oczywiście, że są w stanie się zniechęcić. To przecież ja to przeżywałem też w naszej diecezji. Wie pan, dzisiaj trzeba inaczej traktować nawet członków rady, bo z reguły się mówi, wy jesteście tylko doradcami, ale decyzję podejmuję ja jako wasz pasterz. W porządku. Natomiast jeżeli on podejmie decyzję, to on ma obowiązek według mnie, a oni mają prawo wysłuchać, ma obowiązek przekazać argumentację. Dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję po wysłuchaniu członków rady? Tym bardziej, jeżeli podejmie inną decyzję, niż większość członków rady sugeruje. Czyli transparentność, no, rozumiem. I podmiotowe traktowanie człowieka, bo jeżeli dzisiaj powiem, ja tu jestem rządzący, możecie mi doradzać jak chcecie, a ja podejmuję decyzję, no to po prostu oni powiedzą to do widzenia. No prosta sprawa. Klakier zostanie. No klakier zostanie. Brzydkie słowo. Czy ksiądz biskup może się odważyć powiedzieć, jaki mógłby być Kościół za 10 lat, polski Kościół? Ksiądz biskup będzie miał wtedy 60 lat? Ja, kochany, mam już teraz 66, o czym świadczy moja siwa broda. Prorocka, tak, każdy prorok miał brodę, rozumiesz, wiesz. No. Za 10 lat, jaki będzie? Będzie trochę inny, ale będzie Kościołem Chrystusa. Ja, jeśli chodzi o Kościół, to przyjmuję, najbardziej do mnie przemawia definicja kardynała Carlo Maria Martiniego, który porównał Kościół do pnia drzewa. A, że jest ten korzeń, jest kora, jest pień. I jest pień. Korzeń, to on mówi, już nie pamiętam, ci, którzy po prostu odpowiadają na Bożą łaskę. To jest 7% czy 9%. Później jest pień, prawda, to jest tam kilkadziesiąt procent, którzy od czasu do czasu. No i jest ta kora, ludzie od pogrzebu, od chrztu do pogrzebu, prawda, ale jakiś tam kontakt z Kościołem mają. I oni wszyscy są ochrzczeni, w pewnym sensie do Kościoła, nawet nie w pewnym sensie do Kościoła należą. I w związku z tym, wie pan, takie idealizowanie Kościoła do mnie nie przemawia. Nawet do mnie nie przemawia, tu się porywam na najwyższe autorytety. To, czym jesteśmy tak zafascynowani tym artykułem księdza profesora Ratzingera z 50 któregoś roku, że Kościół będzie małą trzutką. Tak. Będzie mniejszą trzutką. Jeszcze mniejszą. No, będzie mniejszą trzutką, ponieważ ci kulturowi katolicy być może odejdą. Natomiast przyjdą ci, którzy odnajdą wiarę. To jest, w Kościele jest dynamizm, jest dynamika. Ci, którzy uczestniczyli w życiu Kościoła, odchodzą. Ci, którzy nie uczestniczyli, poprzez różne doświadczenia życiowe, spotykanych ludzi i tak dalej, do Kościoła wracają i tak dalej, prawda? Mówi ksiądz biskup tak naprawdę o głodzie i na karmieniu się, czyli szukaniu prawdy znowu. No właśnie o to chodzi, natomiast od nas zależy, od tego rdzenia zależy, prawda, bardzo dużo. Żeby ja czasami ten rdzeń się nie zagubił. Właśnie, a kto jest za to odpowiedzialny? No, niby każdy chrześcijanin niby przez chrzest. Niby każdy chrześcijanin przez chrzest, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze. Kto jest depozytariuszem? W większym procencie hierarchia. W większym procencie hierarchii. Czyli znowu odpowiedzialność. No Wałęsa w swojej wypowiedzi, którą napisał pewnie Geremek w ONZ-cie, powiedział, otworzyły się drzwi wolności.
ale za nimi się otworzyły zaraz drzwi odpowiedzialności. No tak, nie ma wolności. I mi się wydaje, że myśmy szeroko otworzyli wolność, a nie wzięliśmy za nią żadnej odpowiedzialności. No, w wielu przypadkach tak. No, to jest wyzwanie dla każdego człowieka i dla każdego społeczeństwa. Nie? W ogóle rozumienie wolności. Księże biskupie, mam nadzieję, że się nie spotkałem za 10 lat, tylko wcześniej. No. I dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Łaski nie robię. Poświęcone. Nie. To jest każdy, kto przyjmie zaproszenie, poświęca jakiś swój czas i swoją energię. Mam nadzieję, że wysłucha nas wiele osób. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś krytyczne opinie, proszę wysyłać. Jesteśmy otwarci i będziemy wsłuchiwać się w to. Pozdrawiam wszystkich. Również ja również pozdrawiam. Nasz cykl rozmów, mini wykłady duchowe, bo tak to się poważnie nazywa, jest organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Instytucja Edukacyjna Miasta Stołecznego Warszawy. Aha. A jakże to poważna instytucja, księże biskupie. I my realizujemy aż 50 takich rozmów z autorytetami. A tak, do nich ksiądz biskup. 29. Och jej. Dużo, przez 3 miesiące. To bardzo dużo, to gratuluję. intensywnie. To o lenistwie nie ma sensu nie. Tutaj, mówić. Tutaj raczej można by powiedzieć o pracoholizmie. O czym też mówię. Mówiłem kiedyś taką lekcję, że można się zatracić w pracy i że sztuką jest odpoczywanie i nie na darmo jest ten 7 dzień tygodnia, a ja, ponieważ pracowałem przez 12 lat w kinie, więc pracowałem w niedzielę, więc wiem, co mówię. Moja intuicja jest taka, że w dzisiejszych czasach ważną kwestią społeczną, jak to na początku było u robotników przemysłowych, jest dzisiaj kwestia wolnego czasu. Odpoczynku, tak. Wolnego czasu. Umiejętności gospodarowania czasem. Absolutnie. No to jest bardzo ważne. To życzmy wszystkim, żeby mieli dużo, proporcjonalnie dużo czasu do pracy, zasłużonego odpoczynku, bo on się nam należy. A ja wychylę się, bo mam w tym wolnym czasie 3 propozycje. 3 oczywiście, tak jak mówiłem, księdza biskupa Obudzić proroku, fantastyczna książka. Chcę Państwu powiedzieć, że długo nie będzie innej książki, która będzie kanonem pewnych zasad dla nie tylko chrześcijanina, ale człowieka. Podróż do siebie, to jest... Diariusz, który pisałem podczas mojego pobytu u trapistów. To zareklamujmy jeszcze jedno, tylko jedna rada, taki króciutki komentarzyk. Napisałem podczas jednej z wizyt apostolskich Ojca Świętego Jana Pawła II. W taki oto przypadkowy sposób pokazaliśmy 3 książki księdza biskupa, ale teraz pokażemy książkę. Anna Bikont przyjęła moje zaproszenie i Helena Łuczywo. Będziemy rozmawiać o Jacku Kuroniu. To jest 700 stron pasjonującej historii, pasjonującego człowieka Jacek Kuroń. Ta rozmowa będzie w czerwcu. Cezary Łazarewicz, laureat nagrody Nike, żeby nie było śladu w sprawach Grzegorza Przemyka. To rozmowa już w przyszłym tygodniu. Myślę, że będzie bardzo ciekawa. I też muszę powiedzieć, że gdybyśmy mieli określić, kim jest polityk, a tak ksiądz biskup pisze w swojej książce, to ona jest 1:1 definicją Anny Applebaum. Matka Polka. Będziemy niedługo rozmawiać z Pawłem Potoroczynem, z którym się niedawno przypadkiem spotkałem w biegu i przyjął zaproszenie. Już przeczytałem tę książkę, ona jest pasjonująca. Myślę, że pasjonujący będą goście jak ksiądz biskup Piotr Jarecki. Pozdrawiamy Państwa serdecznie, bądźcie szczęśliwi, bądźcie wolni i żyjcie w prawdzie. Dołączam się do tych słów z całego serca.